Nie możesz oglądać kanału sportowego na YouTubie? Nasze programy w formie podcastów znajdziesz w Empik Go. Poniedziałek, godzina 18, witamy w magazynie W Ringu. Dziś oczywiście będziemy rozmawiać głównie o tym, co wydarzyło się w ostatni weekend, o tym kolejnym popisie Ryana Garcia. Ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze taki temat dosłownie z ostatniej chwili, czyli tak zwany temat dzisiejszy, ale to za moment. Najpierw przedstawię moich gości. Są tradycyjnie redaktor Janusz Pindera. Witam serdecznie. Maciej Miszkin. Dzień dobry. I Leszek Dudek. Witamy cię, Leszku. Panowie, dlatego zacznę od tego, co się wydarzyło dzisiaj dosłownie kilka godzin temu, bo o ile mówiło się o tej walce Artura Szpilki w High League, no to teraz poznaliśmy rywala, no i ten rywal to nie jest tak naprawdę jakiś celebryta niezwiązany sportem, tylko no jest to Denis Załęcki, dobrze wam też znany. Co sądzicie o tym zestawieniu, które wydaje się takie nieco egzotyczne z jednej strony, jeśli weźmiemy pod uwagę formułę, bo to ma być MMA, zdaje się, ale rundy, 3-4 minutowe rundy, coś takiego, czyli takie też jeszcze pomiędzy tymi 3 minutami z boksu, a 5 z MMA. Jak patrzycie na to zestawienie? Znaczy, myślę, że Artur nalegał tutaj bardzo mocno na to, żeby rundy były 5-minutowe. Z tego, co z nim rozmawiałem, to jakby był oburzony trochę tym faktem, że ma się skracać się pojedynek do dystansu takiego, na jakim walczył kobietę. On tak twierdził, bo nawet nie wiem, na jakim dystansie w MMA kobiety walczą. Natomiast generalnie panowie chyba się porozumieli, że w dobrych relacjach, ale zawalczą między sobą, bo szykuje się, powiedzmy. Dobrze płacą. Bo dobrze płacą, to na pewno, i szykuje się rywalizacja taka bardziej sportowa, powiedzmy. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Natomiast no, tutaj Denis Załęcki zaskoczył mnie, że był w stanie przewalczyć cały dystans z Kubiszynem, więc to go stawię jakby już tam na wyżej jako powiedzmy bardziej sportowca niż takiego freakfightera. Leszku, no to jako znawca sceny freakowej powiedz nam jedno, czy będą dymy, bo tutaj trener Okniński, z tego co widzieliśmy, który już współpracuje z Denisem, troszkę się zaczął odpalać, tam wliczał Arturowi techniki parterowe polegające na tym, że tam był na deskach w kilku pięściarskich pojedynkach. Powiedz, czy tutaj się możemy spodziewać jednak złej krwi, czy ona nie będzie potrzebna, żeby sprzedać takie wydarzenie jak właśnie debiut Artura w High League? Ja jestem szalenie zdziwiony, że to nie jest pojedynek wieczoru tej gali High League 4, bo nie wyobrażam sobie, żeby przy którym starciu było jeszcze cieplej. Denis Załęcki ma taki charakter, zresztą Artur Szpilka sam w nim widzi takiego młodego siebie, czyli tego byczka, który chciałby się złapać za rogi z całym światem i każdemu jest gotowy wydać wojnę. Wydaje mi się, że mimo tej sympatii, bo na pewno jest między nimi sympatia, mało kto wie, że Artur Szpilka na gali IFM Show 2 w Bułgarii stanął nawet w narożniku Denisa. I tam, gdzie Denis bardzo efektownie wygrał przez knockout w jakieś 30 sekund, łamiąc praktycznie twarz swojego przeciwnika, Artur tam mu podpowiadał i to on był chyba autorem zwycięskiej taktyki w takiej bardzo chaotycznej walce, więc panowie się znają, lubią. No ale były duże pieniądze. Denis ma ogromne ambicje sportowe. On pewnie ten świat sportowy postrzega trochę inaczej niż my, którym się wydaje, że mówimy tutaj o wielkich tytułach mistrzowskich różnych organizacji i w różnych dyscyplinach. Denis chce być na szczycie tego. On zawsze taki był, ja go znam już od paru lat i wiem po prostu, że on sobie spokojnie zmierza tą drogą, którą sobie wyznaczył i chyba powoli zaczyna rozumieć też, jak optymalnie wykorzystać tę całą sławę, którą zyskał w bardzo szybkim czasie. Jestem przekonany, że ta walka będzie generowała największą temperaturę i te dymy będą. Załęcki ma krótki ląd. Artur Szpilka dzisiaj już nie jest tym Arturem, którego pamiętamy sprzed z połowy chociażby jeszcze poprzedniej dekady, ale ja myślę, że przyjdzie do tego, że panowie skoczą sobie delikatnie do gardeł i wcale nie spodziewam się, że to będzie wyreżyserowane, bo wydaje mi się, że Denis i Artur to nie są tacy goście, którzy po prostu zgodzą się, wiecie, dla dobra organizatora i eventu tu podpromować. Wydaje mi się, że po prostu to będzie taka walka kogutów, że w którymś momencie się odpalą. Może właśnie dlatego, że podkręcał atmosferę będzie Mirosław Okiński. Panie Januszu, czy pan przełamie tę niechęć do freakfightów z takiej okazji? Bo to jednak są tutaj zestawienie jednak sportowe, co by nie mówić nie, mocno. Nie, to jest taki temat dla mnie życie po życiu. Także jeśli chodzi, to jest dobry temat na reportaż.
Natomiast do na przykład do komentowania czegoś takiego bym się nigdy nie podjął. Z uwagi na to, że to jest, mówię, innego typu zjawisko. A więc ja się specjalizuję, że tak to określę, od lat jednak w wydarzeniach stricte sportowych. Chociaż jakiś element takiego, jak to Niemcy to określają, Mann gegen Mann, a więc człowiek przeciwko człowiekowi, a więc takiej naturalnej walki w tym jak najbardziej istnieje. I to trzeba sobie szczerze i uczciwie powiedzieć. Natomiast tych poboczności jest tyle, że jednak no to jednak dryfuje dalece od sportu, ale jako zjawisko socjologiczne zdecydowanie tak, jako, no, jako świetny biznes na pewno tak. I wydaje mi się, że to, co zrobił Artur Szpilka, zobaczymy, jakie będą efekty w dalszych tych, ale to było chyba jedyne wyjście, jeżeli chciał zostać na tej scenie sportu, żeby wykorzystać swoją rozpoznawalność, niewątpliwie bardzo dużą i wciąż jakieś umiejętności, które posiada przecież. To jest inna kwestia, to jest odporność, to jest kwestia głowy i tak dalej, ale ale ta pierwsza historia pokazała, że dał sobie z tym radę. A więc nie będę tego oglądał z bardzo prostego powodu, bo tam jest chyba gala w tym samym czasie, Tymek, 17. A więc to jest, albo to jest 17 września na pewno, to jest na 100%. Ja wiem, że jest 17 w Radomsku taka gala. O ile wiemy, no 17 Canelo Gołowkin 3, ale to w nocy, także tutaj jeszcze można wtedy będzie ochłonąć po wydarzeniach związanych z tym wielkim wydarzeniem, jakim będzie pojedynek nie tylko Szpili z Delisem, ale też tam bodajże kilku innych, ale nie znam nazwisk. Także czekamy w takim razie na 17 września. Jak jesteśmy przy gwiazdach, głośnych nazwiskach, no to musimy zacząć od Ryana Garcia, bo tutaj jest jednak rzeczywiście pięściarz, który no, właściwie najpierw stał się celebrytą, zanim stał się pięściarzem i to, jakie generuje zainteresowanie, jest nieprawdopodobne. On miał większą uwagę, jeśli chodzi o wyszukiwarkę, niż cały event UFC, tylko do Ryana Garcia. Tam przebitka była ponad dwukrotna. A mówimy o walce tak naprawdę, która nie była niczym specjalnym, bo jednak Fortuna to nie jest jakieś wielkie, rozpoznawalne nazwisko, więc aż się boję, co by było, gdyby rzeczywiście porwał się na kogoś lepszego. Natomiast po tym weekendzie wydaje mi się, że musimy mówić o Ryanie Garcia już jako o pięściarzu kategorii superlekkiej. On sam zadeklarował, że do lekkiej raczej nie wróci i wydaje się, że w 140 funtach też czekają na niego fajne walki. Ale właśnie, jak oceniacie to, co pokazał z Fortuną? Bo trzeba przyznać, że wyglądał naprawdę bardzo dobrze. Na początku co do tej rozpoznawalności, bo wydaje mi się, że Ryan Garcia jeszcze na tym, że tak powiem, polu jest nie do końca sprawdzony. On owszem łapie bardzo duże zasięgi, jeśli chodzi o social media, o YouTube powiedzmy, natomiast nie wiemy, czy jest sprzedawcą pay-per-view. Ale bilety sprzedał. Tak, ale Gervonta Davis już wiemy, w jakim zakresie sprzedaje. Na razie ze słabymi rywalami. Myślę, że kilkukrotnie, nawet więcej mógłby wygenerować z Ryanem Garcia. Natomiast pamiętam, jak Artur Szpilka wyszedł z więzienia i łapał te ogromne zasięgi w sieci. Natomiast nie przygotowały się one na sprzedaż biletów, a no, pay-per-view nie było sprawdzane wtedy. Natomiast na sprzedaż biletów. A z kolei Diablo Włodarczyk zupełnie w tej świeci nie był rozpoznawalny, natomiast w Bydgoszczy na walkę z Palaciosem była wtedy cała hala. Oczywiście Palacios, a Bazile, który przyjechał do Szpilki, do tej samej Bydgoszczy, to dwa różne światy, natomiast mimo wszystko ta rozpoznawalność nie przekładała się wtedy na przychodzenie ludzi, którzy mają pieniądze i chcą je wydać do hali. Zobaczymy, jak będzie to robił Garcia. Natomiast w kontekście bycia pięściarzem, to zrobił wszystko, co miał zrobić. Ja postawiłem akurat, że wygra do 8 rundy w tym pojedynku. Ale ja jakby ta walka nie odpowiedziała na żadne z moich pytań. Napisałem pod postem Grześka, który reklamował ten pojedynek, że walka odpowie na wiele pytań. No z Fortuną, który przechodzi do wyższej kategorii wagowej i nie ma żadnych argumentów na Garcię, którym bije dobrze lewy hak, lewy sierp, prawy prosty, czyli to, co potrzeba na Mańkuta, jest szybszy, silniejszy, lepszy zasięg ramion, szybsze nogi, zdecydowanie jakby Fortuna nie jest żadnym zagrożeniem. To jest tylko kwestia, w jaki sposób i jak efektownie go ten Garcia Ryan znokautuje. Nie odpowiedziała na pytania w kontekście takich pojedynków, o jakich Garcia mówi, czyli czy z Tankiem Davisem, czy ewentualnie z Lopezem. To są zawodnicy
równie powiedzmy szybcy, może podobnej szybkości dysponuje na przykład Lopez, z niezłym zasięgiem również Lopez w porównaniu tutaj do Garcia, bo Gervonta na tym polu odstaje, ale przede wszystkim twardzi i mocno bijący, którzy będą chcieli z tym Garcią wygrać, a nie jak Fortuna przetrwać, więc w ogóle nie odpowiedziała ta walka na te pytania. Po drugie, jak Fortuna raz trafił, to pojawił się u Garcia taki syndrom, który ja widywałem w jego początkowych pojedynkach, gdzie ktoś go przyciśnie i on się gubi. Tutaj oczywiście on wygląda bardziej muskularnie, jest bardziej zdecydowany, ta obrona jest większa, doświadczenie jego większe, świetny korner oczywiście. Natomiast te syndromy, które pojawiały się często przy początkowych pojedynkach ze słabymi rywalami, tutaj z lepszymi od czasu do czasu są takie przebłyski, a myślę, że z tymi najlepszymi one wrócą. Więc ja uważam, że i Tank Davis, i Lopez by go znokautowali. Panie Januszu? To się okaże w praniu. Natomiast prawda jest taka, że ta walka nie tylko odpowiedziała, ale potwierdziła na pewne pytania. Znaczy pytania, które można sobie stawiać bez końca i bez przeszkód szukać takich odpowiedzi. Że jest po pierwsze bardzo dobrym pięściarzem, że ma atuty takie jak fantastyczne w warunkach na kategorię lekką, na kategorię junior półśrednią, o której będzie boksował też bardzo dokładnie takie same jak Oscar De La Hoya, który 178 rozpoczynał w kategorii junior lekkiej, dwa bardzo mocne uderzenie, błyskawiczna lewa ręka, no oczywiście i te wady, które znamy, czyli jest odkryty, będzie przyjmował i teraz pytanie, ile będzie potrafił przyjąć i jak będzie. Widać było w nim, że jest dosyć ostrożny mimo wszystko w tym, stara się zachować na tyle dystans i bijesz kilka razy, dlatego przestrzelił ten lewy sierpowy dla własnego bezpieczeństwa i oczywiście skala zagrożenia ze strony takich zawodników tej kategorii, tych najlepszych, nawet jak Taylor, jak Lopez, który jest zdecydowanie niższy i najniższy z tego grona, tylko 166, Fortuna 173 centymetry, a więc tu zobaczymy, jak będzie sobie radził z tak niskim zawodnikiem, a jednocześnie tyle potrafiącym jak Gervonta Davis. To będzie wbrew pozorom dodatkowe utrudnienie nie dla Davisa, tylko dla, moim zdaniem, właśnie dla tego wysokiego Garcia. A ja tylko tak, żeby jeszcze parę historii rzucić trochę światła, tak powiem tak, sobie tak różne rzeczy zawsze przeglądam przy okazji tego typu historii, sięgnąłem do takich materiałów, rok 2005, Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych Juniorów, Reno, Nevada. Kategoria 46 kg, złoty medal, Jesse Rodriguez. Bam. Wiemy, gdzie dzisiaj jest i jaki ma bilans. Kategoria 54 kg, Mark Castro, dwukrotny mistrz świata juniorów młodzieżowych. Na razie próbuje się przebijać w boksie zawodowym. Nie przegrywa, ale miałby na dechach w jednym pojedynku, ale nie jest tak błyskotliwy, jak wydawało się, że będzie. 57 Gabriel Flores junior, zobaczymy go w najbliższej gali, 23 teraz, prawda? Następnie kategoria 60 kg Brandon Lee, niepokonany wtedy złoty medal. Kategoria 80 kg Jared Anderson, plus 80. Torres, który tutaj walczył na jakiejś przedwalce, dostał 10 tysięcy dolarów minus tam wszystkich rzeczy, dostał właśnie praktycznie walczył za darmo. Wicemistrz olimpijski, pierwszy od czasów Riddicka Bowe w boksie, bo ja zawsze podkreślałem, proszę zauważyć, dlaczego Amerykanie nie mają świetnych pięściarzy w kategorii ciężkiej, bo od lat końca lat 80. nie mieli nikogo w finale olimpijskim. No taka jest prawda, prawda? To teraz inna sprawa, że ta młodzież przechodzi trochę wcześniej na zawodostwo, czy taki Ryan Garcia, czy Haney, czy właśnie Jared Anderson. Tylko chciałem powiedzieć, że w 2014 w kategorii 46 Keyshawn Davis był mistrzem i tak dalej. To podkreśla, w tym samym 2014 roku w wadze 57 David Haney pokonał Ryana Garcia. Ale Ryan Garcia miał 15 tytułów różnych, bo tam jest tych różnych mistrzowskich prawda, tytułów w Stanach Zjednoczonych, miał w różnych kategoriach wiekowych. To jest pięściarz, jeśli chodzi o całą karierę boksu olimpijskiego, mimo że podpisał bardzo wcześnie zawodowy kontrakt, ukształtowany. To jest chłopak no, utalentowany, żeby nie powiedzieć wybitnie utalentowany, który w tych kategoriach wszystkich juniorskich no, nie sprawdził się w boksie seniorskim, bo podjął inne decyzje. A więc te takie prawdziwe sprawdziany będą na niego czekać. Myśleliśmy, że będą w kategorii lekkiej. Teraz wygląda na to, że to nie będzie kategoria lekka, tylko raczej na pewno kategoria jednośrednia. I teraz pytanie, czy to jest dla niego lepiej, czy to jest gorzej? Wydaje mi się, że z jednej strony no, prawdopodobnie już ma kłopoty z zrobieniem wagi, to bardzo duże, ale tu faktycznie przyjdzie mu się już spotykać z ludźmi, którzy no, biją coraz mocniej.
i są już, no tutaj zobaczymy, jak on sobie będzie radził z tym, bo jest odkryty. Dosyć mocno odkryty. Ale mówię, wady są wadami, natomiast strasznie ważna jest ta wartość dodana, a on ma tą wartość dodaną w postaci bardzo mocnego uderzenia, szybkich rąk, no i jakiejś pewności siebie również. No, ona wynika też z tej bardzo długiej kariery. No, te meksykańskie geny, ojciec był bokserem, dziadek był bokserem, pradziadek w 1910 roku emigrował z Meksyku do Stanów Zjednoczonych, a więc też tak ten meksykański akcent on podkreśla w każdej sytuacji. To nie jest chłopak z Instagrama, jak niektórzy chcieli wiedzieć. To jest przy okazji, jest chłopakiem z Instagrama, ale to jest chłopak, który ma talent pięściarski. Myślę, że doczekamy się z jego udziałem jeszcze kilku świetnych walk. Czy dojdzie do walki z Gervontą? Trochę się boję, że może nie dojść. Chociaż dla boksu byłoby to znakomicie. Ale jak nie będzie z Gervontą, to będzie na przykład z Lopezem. No, mam nadzieję, że do takich pojedynków powinno dochodzić, no bo wtedy... To ma wszystko sens, tylko pytanie kiedy? No. Moim zdaniem szybciej z Gervontą niż tak? Lopezem, no. Bo Lopez też chyba nie generuje jakichś ogromnych zainteresowań, jeśli chodzi o pay-per-view. Tak naprawdę jedna walka go wypromowała z Łomaczenką, ale generalnie nie wiem, czy tak będzie sprzedawał. A Gervonta już pokazał kilkakrotnie, że ponad 200 wykręcił, a mają przeciętnych rywali, trzeba sobie powiedzieć szczerze, w kontekście jego nazwiska. Więc tutaj z Garcia będzie zdecydowanie lepiej. Jeśli chodzi o to, co pan powiedział o utalentowaniu, moim zdaniem ruchowo, motorycznie, to on jest ponadprzeciętnie utalentowany. To jest wybitny zawodnik, jakich mało, ale myślę, że to będzie taka historia trochę jak z Amirem Khanem, chociaż uważam, że Garcia jest lepszy od Amira Khana. W sensie ma szybkie ręce, równie szybkie jak Khan, ale mocniej bije. Ma też szybkie nogi, mocniej bije, natomiast myślę, że ta jednak delikatność o tym zaważy z takimi bezkompromisowymi zawodnikami, jakimi jest właśnie czy Lopez, czy Davis. Jeszcze jest. Davis. Z Haney miałby większe powiedzmy szanse, ale też Haney nie byłby na straconej pozycji. No nie, na pewno nie, bo oni tam mają chyba taki bilans, walczyli kilka razy ze sobą. 2-2 chyba mają. 2-2 mają, natomiast ciekawe też ile Haney wytrzyma w tej kategorii lekkiej, przecież to też jest dosyć wysoki chłopak, a więc też przejdzie prawdopodobnie do kategorii super lekkiej, spotkają się wcześniej czy później w super lekkiej. Oni tak poza Łomaczenko wszyscy pójdą do tej kategorii to wygląda. I przeniosą tą kategorię na topowe miejsce znowu w tej hierarchii, bez podziału na kategorię. Ja myślę, że ono już tam jest, bo tam są jeszcze tacy kozacy, pan Janusz wspomniał o Ramirezie, ale tam jest jeszcze Rugaru, Regis. Taylor przede wszystkim. Taylor, no Cattrall, trzeba się z nim liczyć, dopóki nie wyjaśni tego Taylor. Subriel Matias, cała Brandon Lee, o którym pan mówił. No, ten Brandon Lee ja myślę, że tam spokojnie z 10-12 zawodników takich naprawdę doskonałych. I tym śmieszniejsze jest to, że Rolly Romero teraz zapowiadał swoje przejście do kategorii półśredniej i właśnie powiedział, że w 140 to jest no-name division, tam nie mam czego szukać, więc idę od razu na Spence'a i chcę z panem wielkim Rekinem od razu się spotkać, co wiem, że się nie wydarzy, ale jeszcze w temacie Ryana Garcia, Leszek, jak sądzisz? Bo powiedział coś takiego Garcia, czy wam się to podoba, czy nie? Możecie się z tym zgadzać albo nie, natomiast fakty są takie i liczby by to pokazały, że moja walka z Gervontą Davisem byłaby większa, sprzedałaby więcej pay-per-view, domyślę prawdopodobnie, niż walka Crawforda ze Spence'em. Trzeba powiedzieć, że to jest bardzo odważne stwierdzenie. Jest, ale ja mówię, że. Ja po prostu mówię, że z jednego powodu. On jest, zachowuje się i generuje liczby poza pay-per-view, o czym Maciek mówił, takiego prawdziwego bokserskiego celebryty w tym dobrym znaczeniu. I wydaje mi się, że ma wszystkie narzędzia, mam na myśli jego wizerunek, jego wygląd. No, jest gotowym produktem, a również styl walki. Wydaje mi się, że jak tylko dojdzie do takiego pojedynku, o ile do niego dojdzie, bo tutaj właśnie nie wiemy, na ile szczere są te jego intencje, ponieważ Ryan Garcia już miał walczyć z Pacquiao, już miał walczyć z Tankiem Davisem, zanim wyjechał na wakacje, co określił mianem walki o zdrowie psychiczne, zrobił sobie praktycznie rok przerwy. Nie wiemy po prostu, gdzie on jest mentalnie. Ja mu chcę wierzyć, wydaje mi się, że on będzie dążył do tego pojedynku. Dwóch mankutów z rzędu miał w ringu i to takich niższych. Może właśnie to też jest forma przygotowania. Nawet miałem taką myśl w głowie, że to przejście do wyższej kategorii może być właśnie spowodowane tym, że
On mógłby sprzedać bajeczkę, że nie może już zrobić limitu wagi lekkiej, a wiadomo, że w tym wyższym limicie on się lepiej obuduje mięśniami i może będzie mu wygodniej tam walczyć właśnie z Tankiem Davisem. Mam taką myśl, to jest wiadomo, sztuka wojny, ale, jak mówiłem ci, pisze. Tak. Bo to ma, chcę wyciągnąć Davisa wyżej. To jak najbardziej słuszna taktyka. On przede wszystkim ma predyspozycję do tego, żeby iść w górę, ale rzeczywiście jest gotowym produktem podobnym do Oscara de la Hoy. I pierwsze, no, kiedy są też różnice. Ale nie, chodzi mi o wygląd, tak. o takie celebryctwo. Taki golden boy, ładnie wygląda, dobrze boksuje i widowiskowo. I to mi się na myśl rzuciło w momencie, kiedy platforma DAZN pokazywała zbliżenia na celebrytów, którzy są na tym pojedynku. Dawno nie widziałem czegoś takiego. Ale słuchajcie, ja naprawdę w tamtym czasie często jeździłem do Stanów, komentowałem te różne walki. To na razie to jeszcze są lata świetne, jeśli chodzi o Oscar de la Hoya, to była postać w swojej szczycie. No to był absolutny król boksu. Ja pamiętam, leciałem do El Paso, koło mnie siedziała taka miła starsza pani i coś się zgadaliśmy. Okazała się Meksykanka, która mieszka właśnie w El Paso, ale już od lat tam mieszkająca, i mówi, no, mieć takiego zięcia. Pamiętam, jak opowiadałem, ale nie, no w ogóle, słuchajcie, to jak ważenie. Jak było ważenie, tak na szczycie. Dopiero na początku. Ale no właśnie mówię, tak, zgadza się. Oczywiście ma potencjał, jak najbardziej. Z drugiej strony musi wygrywać. Tamten jeszcze miał to olimpijskie złoto w 90. Miał takie nazwisko, które mógł pokonać. Miał te nazwiska, brał po kolei tych wybitnych zawodników, którzy już byli opadający, prawda, w dół, a on ich tam połykał po kolei od tej superpiórkowej i szedł tam w górę. Ale pamiętam, jak go wtedy witano w Las Vegas. Pamiętam to, co się działo przed tą walką z Felixem Tito Trinidadem. No to było wydarzenie tak nieprawdopodobne. Na tamte czasy, kiedy rekord był 1 990 000 sprzedanych pay-per-view, kiedy rządziła waga ciężka Tyson Holyfieldem, 1 440 000. Wówczas to był absolutny rekord poza kategorią ciężką, która dyktowała warunki sprzedażowe. Także na pewno to było coś niesamowitego. I to ważenie, kilka tysięcy osób wówczas na tym ważeniu, takim wielkim autobusem jeździł ze swoimi zdjęciami Oscar de la Hoya wtedy w El Paso, i te dziewczyny, tłumy, bo tam w ogóle 80-70% widowni na tamtej walce stanowiły dziewczyny. No, ja dużo o tym czytałem, kobiety, że podobno same wielkie, stada kobiet. Ja sam robiłem zdjęcia i tam jest Oscar, zrób mi dziecko i tak dalej, takie różne historie. takie, to było takie wariactwo. Do tej pory go to dziewczyny. W ogóle ta cała historia, żeśmy opowiadali, to chyba, nie pamiętam, czy z Przemkiem Saletą, jeszcze w tym moje wielkie walki, nasze wielkie walki. I pamiętam ta cała historia, w jakiej w ogóle ta walka trafiła Oscara tam do tego El Paso. Przecież to w ogóle samo w sobie było niewiarygodne i zakończyło się takim sukcesem. Ale nawiązując do Ryana, jeżeli głowa wytrzyma, bo to jest tej szalenie istotne, ona musi być jeszcze mocniejsza niż przy ciosach, bo parę razy przyjął i jakoś sobie dał z tym radę. No, z Campbellem też przecież był liczony, ale... Młody Oscar też padał na deski, ale wstawał, no, wygrywał. To prawda, natomiast... Zobaczymy, no. Nie można porównać jednak ciosu Campbella mimo wszystko do ciosu Tanka Davisa. To na pewno. I Tank Davis go nie wypuści, bo Davis ma coś w sobie, nie tylko to, w jaki sposób się wychował, bo tam wiele jest punktów wspólnych z Tysonem. On ma coś w sobie, po prostu jak wychodzi do ringu, tą złą intencję w każdym ciosie i ma przede wszystkim argument w ręku, żeby poprzeć tą złą intencję, więc on elektryzuje mnie, jak po prostu, jak wychodzi i zaczyna walczyć, ja wiem, że któryś moment będzie taki, w którym on ubije zwykle nie wypuszcza rywala. Ale trzeba przyznać, że widzisz, bo ale tu trzeba powiedzieć, że Ryan Garcia ma ten argument również w pięści, że jeżeli on trafi, czy na dół, czy na górę, a szybki jest. A jest piekielnie szybki i ten lewy to ma taki, no jakby się w ogóle z tym urodził. No to jest coś nieprawdopodobnego. To jest jak Oscar. I dlatego tylko że u Oscara była sytuacja taka, że Oscar był zawodnikiem mańkutem, który walczył z normalnej pozycji. Czyli urodzony mańkut, który przestawiony jest na normalną pozycję i ta lewa jest taka, zresztą kot to również ma. Ale Oscar nie taka sama sytuacja. Oscar nie używał w jednak prawej ręki. Cały czas mu zarzucano, że on mało używał tej prawej ręki. Pamiętam, jak przed Vargasem poszedł. Ale nie do... z Porteyem chyba. Pamiętam, jak przed Vargasem poszedł do właśnie Mayweathera trenować, ojca Floyda. I cały czas
opowiadał w wywiadach, że ten go uczula na tą prawą rękę, żeby wreszcie zaczął bić, że ma dwa pistolety, a nie jeden i tak dalej, i tak dalej. Tam była cała historia, bo Oskar przez większość swojej kariery, oczywiście zdarzały się wyjątki, gdzie zawodnicy bardziej mu pasowali, że rzadko tej prawej ręki używał. Tutaj jakby nie widać dysproporcji u Garcii dużej. Oczywiście ma szybki lewy sierpowy i lewy hak na wątrobę, ale ten prawy prosty może być zamiennikiem lewego prostego. Tutaj ale, zresztą był. Ale z Patrykiem Charpentier właśnie ta walka wypasa, to sobie warto zobaczyć i tam użył tej prawej ręki. Ja nie mówię, że w ogóle była dysproporcja bardzo duża. Ja rozumiem to, no bo prawdopodobnie gdzieś tam ktoś na to pozwolił w tej pierwszej fazie jego kariery. No zobaczymy. Ja uważam, że coś w tym naprawdę ciekawego, a ta jego przeszłość bokserska również pokazuje, że to nie jest przypadek. Tutaj pokazałem tych ludzi i to też pokazuje, że jednak tak niewiele tych talentów zostało straconych. To jest rzadkość z tych młodych lat. Ci chłopcy podpisali wcześniej, poza no, Keyshawn Davis jednak doczekał do igrzysk i zdobył srebro olimpijskie, bo z tej grupy, poza tymi sukcesami nikt, bo tam się jeszcze, pamiętajmy, jeszcze był Virgil Ortiz, który walczył w wadze w tamtych mistrzostwach, o których mówiłem w 2014 roku, kiedy walczył 46 kg, ale walczył wtedy, Virgil Ortiz ważył 54, przegrał tam z Wiktorem Moralesem juniorem. I później jeszcze jedną przegrał bodajże chyba z Castro, też przegrał. Dopiero jak poszedł wyżej, dopiero zaczął wygrywać. Zaczął wygrywać również w karierze olimpijskiej i to przejście do kategorii lekkiej, lekko półśredniej pozwoliło mu już boksować na takim światowym absolutnym poziomie. Nie martwi jedno. Dziwna tylko sprawa jeszcze a propos tego, co pan mówił o tych rywalach. Rzeczywiście Oscara de la Hoya, on brał często przebrzmiałe nazwiska, ale jeszcze tak topowe, że budował jego nazwiska i takim był wtedy Chavez. A potem Whittaker i dziwię się, że na przykład nie próbuje Garcia spotkać się z Łomaczenką, który w pewnym sensie mógłby mu pasować. W jakim? No wiadomo, że jest mniejszy, że jest starszy, ale moim zdaniem Łomaczenko jest odrobinę wolniejszy, co bardzo by Łomaczence nie pasowało. Nie ma mocnego ciosu, który aż tak mógłby Garcii zagrozić, chociaż jest szybki. Wiadomo, że na pewnym poziomie bije się zawsze mocno, ale to nie byłby na pewno ani Gervonta, ani Lopez, więc tutaj... A nazwisko ma takie, że jeśli by teraz wygrał Garcia z takim Łomaczenką, to znów mógłby trzy walki stoczyć sobie takie niegroźne, powiedzmy, żeby zbudować znowu swoje nazwisko za ogromne pieniądze. Jeszcze jest jedna sytuacja. No nie wiem, zobaczymy, jak będzie się starzał, mówiąc krótko, Łomaczenko. To ostatnie walki dwie miał dobre. Natomiast to jest też praworęczny ustawiony z pozycji Mańkuta przez ojca. Bardzo dobra prawa ręka. Powiedziałbym, że genialna prawa ręka wciąż Łomaczenki, a to odkryty jest na tą prawą rękę, jednak tam dużo dziur ma nad swoją lewą ręką Ryan Garcia. Oczywiście mógłby to dystansem trochę popracować nad tym, bo jest wysoki, ma duży zasięg, ale jednak no, pytanie, na ile byłby szybszy, to byłaby kwestia decydująca. Mnie martwi tylko jedno. Ryan Garcia przeszedł na zawodowstwo w 2016 roku, czyli mamy już jego de facto szósty sezon wśród profesjonalistów i do tej pory nie walczył o Mistrzostwo Świata. Ma 24 lata, ja sprawdziłem, Oscar de la Hoya w jego wieku był mistrzem świata czterech kategorii, najlepszym zawodnikiem na świecie bez podziału na kategorie, no po prostu jednym z tam z top dwóch, top trzech i był już zawodnikiem roku, wybierany przynajmniej dwa razy. Także to jest zupełnie inne tempo kariery. Nie wiem, na co czeka Garcia, bo ci dzisiejsi zawodnicy topowi często za późno podejmują się wyzwań i wtedy przychodzi już ta nowa fala młodszych, może nawet głodniejszych. Warto wykorzystać w tym najlepszym etapie to, co mu dała natura, bo taki elitarny talent jak on, po takim pokonaniu fortuny, jak mu się udało w miniony weekend, nie powinien czekać. Hejni to wykorzystał. Ta. Mając 23 Lopez, lata, ma wszystkie pasy, tak? Lopez to wykorzystał. Tak. Ale nie, no, widzimy, nie, że jest taki przykład. Jest więcej. Bam Rodriguez jest takim przykładem. Tak. Jest ich sporo. No, czasami... Chodzi nawet w tej samej kategorii, tak, w tej tak, kategorii tak, wagowej. No, Tank Davis niby tam jakieś pasy zbiera, ale to nie są te pasy, o które nam chodzi, bo nie wygrywa je z tymi nazwiskami. Ten zarzut jest też do Tanka. Na co czekać? Tak. No to o tym jest mówimy starszy, o tak. Tanku Davisie. Tak, 27.
27 z tego co pamiętam. Tak. Więc no, to... Także tutaj Garcia czeka na swój czas, bo też pamiętam, ja komentowałem chyba większość jego pojedynków na samych początkach. On boksował w tych młodych talentach, była taka piątkowa seria grupy Golden Boy. No i mówię, zachowywał się bardzo dziwnie jak na prospekta takiego kalibru w niektórych sytuacjach, w momencie kiedy go rywal docisnął, a to byli bardzo przeciętni rywale, więc ja myślę, że to nie znika od tak. To się kiedyś odezwie, tylko po prostu kwestia, który z rywali go dociśnie, a ci, o których wspominamy, mają wszelkie argumenty, żeby to zrobić. Słuchajcie, jeszcze przed samą galą w sobotę mieliśmy całkiem ciekawe wydarzenie wyprodukowane przez Franka Warrena. Muszę powiedzieć, że jak do gal Franka Warrena mam sporo zastrzeżeń, tak to się nawet oglądało. I Nick Ball, który się pokazał, i Dennis McCann, który też jest taką ciekawą postacią, bo on z kolei, no, jego można by nazwać pięściarzem z TikToka, ale oczywiście byłoby to uproszczenie, które pokazuje, że jest jakimś fenomenem w pewnym medium społecznościowym. Tak jak Garcia na Instagramie swojego czasu bardzo dużym, tak McCann ma ponad 250 tysięcy followersów, a pięściarzem jest, no powiedzmy sobie, z to którymś na BoxRec-u, którego wyróżnia tylko to, że ma 21 lat i że się powołuje na to, że jest następnym z linii Tyson Fury, Billy Joe Saunders, czyli ta właśnie krew travelerów, tutaj to dziedzictwo będzie kontynuowane. I trzeba przyznać, że McCann miał walkę jak na ten etap kariery całkiem wymagającą, poradził sobie śpiewająco, wygrał przed czasem. Widać, że może nie ma tego potężnego pojedynczego uderzenia, natomiast mi się chyba podobał najbardziej na tej gali, bo szczerze mówiąc, Hamza Shiraz w walce wieczoru, no oczywiście nasłuchaliśmy się, jak to jest wyróżniany zawodnik na wyspach, ale mimo warunków fizycznych, mimo wszystkiego, ja go nie widzę w jakichś większych walkach kategorii średniej, bo tam chyba po prostu nie ma potencjału. Jest fizyczność, jest pewna taka surowość, ale wydaje mi się, że to będzie za mało na ten najwyższy poziom. No deski z takim rywalem jak Torres, no to pokazują, że raczej tutaj to ryzyko będzie wisiało. Na walka była taka, jaka była, czyli nie była wybitna, natomiast trochę emocji było. Tak, jak najbardziej. Także wyglądało się całkiem nieźle. Takie warunki w kategorii 72 kg 191 cm przejdzie prawdopodobnie dosyć kwestią, to jest młody zawodnik, ma 23 lata. Także to jest kwestia czasu, kiedy zmieni kategorię na wyższą, super średnia, może pół ciężka, zobaczymy. Młotek w ręce ma. Przypomina mi w pewnych elementach Kaluma Smitha, chociaż uważam, że Smith ma dużo lepszą obronę. Po prostu ma bardzo szczelny blok, który pozwalał mu bezpiecznie dojść do tego poziomu mistrzowskiego. Natomiast i ciężka ręka, i te warunki fizyczne, i ciągoty do walki w półdystansie, ale nie unika oczywiście mocnego, sztywnego jabu. Tutaj oczywiście poszedł mocno na rywala i był ten flash knockdown, bo się nadział w bieg niemal na ten prawy swojego rywala, ale jakby przebiegało wszystko pod jego dyktandę i zmiażdżył swojego przeciwnika. Ten też nie był najwyższych lotów Argentyńczyk, natomiast też był w miarę przyzwoity i taki dla niektórych mógłby sprawić problemy. Właśnie zresztą pomyślałem o nim w kontekście gal w Polsce, że to się wydaje taki rywal. No wiadomo, że przeskok pewnie z wypłaty main event. On wcześniej boksował w ogóle jednak w Stanach Zjednoczonych, Torres, i on tam zrobił niespodziankę, powiedzmy taką. Także on nie był taki zły, mówię. Dla niektórych bardzo duży zasięg ramion, dla niektórych mógłby być bardzo niewygodny, ale na pewno nie dla Shiraza, który w ogóle jakby nie daje miejsca do boksowania. To też trzeba zwrócić uwagę. Przy tak ciężkiej ręce nie daje miejsca. Ja myślę, że to będzie ciekawy zawodnik, że o nim jeszcze usłyszymy. Jeśli chodzi o galę Franka Warrena, to ja zawsze czekam na ten przeskok pomiędzy poziomem ogórków na poziom brytyjski, potem ewentualnie europejski, jak się uda wcisnąć. Ale czasami to, się nie dojeżdża do tego. To gdzieś jest, często się nie dojeżdża do tego poziomu, dlatego na razie to się w ogóle chciałbym wstrzymać z oceną. Bardziej mnie ciekawi prospekt TikTokowy, bo to jest duża rzadkość. Zobaczymy. No, w przypadku tych młodocianych gwiazd, tworów mediów społecznościowych, to zawsze jest ciekawe, czy oni się nie zagubią w tym, bo za sławą w social mediach idą często pieniądze. Nierzadko większe niż te, które zarabiają w ringu. I to bardzo szybko potem czasami się weryfikuje takich zawodników. Myślę, że dość podobnym przypadkiem był akurat walczący wtedy u Eddiego Hearna piękny chłopak, Pretty Boy.
Josh Kelly, który też zachłysnął się tą sławą. Wszędzie już bywał, czerwone dywany, płatki róż. Porównanie a z potem, Wayne Jonesem, tak. Tak, a potem się okazało, że on po prostu nie może boksować na tym poziomie. Zobaczymy, może jeszcze się, że tak powiem, ogarnie, ale wydaje mi się, że to po prostu nie będzie zawodnik tej klasy. No i jak to bywa u Franka Warrena, często on nawet nie daje tym zawodnikom się właściwie rozwijać, bo poprzeczka nie idzie w górę tak, jak powinna. No, są jakieś takie przypadki typu Anthony Yard, gdzie talent, fizyczność i też taka buta, skończona arogancja doprowadziła go pewnie wyżej niż trening i to podnoszenie poprzeczki, ale nie każdego czeka ta droga. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. To jeszcze do panów w dalszej części stolika. Po jednym pytaniu, jeśli chodzi o te pozostałe gale, które widzieliśmy. Maciek, komentowałeś walkę Austina Trauta w Wuppertalu. Muszę powiedzieć, że jak usłyszałem o tym, że coś takiego się odbywa, to sobie pomyślałem, wow, to za czasów dożyliśmy. Tam wracał też Firat Arslan. Powiedz, jak wrażenia z tej gali? 51 lat Arslan, całkiem przyzwoity, przyzwoitszy niż wielu prawdopodobnie przed nim. W sensie takim, że to jest solidny zawodnik cały czas mimo wszystko, natomiast wiek nie pozwoli mu walczyć o nic w tej chwili. Takie mam wrażenie. Po prostu nikt nie będzie ryzykował tego, że da 51-latka albo topowemu prospektowi, albo mistrzowi świata, nawet jeśli Arslan by tymi tytułkami, powiedzmy paskami od spodni, do tego doszedł. Tak jak powiedziałem, przyzwoity, natomiast myślę, że wytrzymałby na przykład z naszym Cieślakiem tyle, co Kelling. Może odrobinę dłużej, bo ma szczelny blok, chociaż Kelling też obronę miał dobrą, a widzieliśmy, jak to się skończyło. No co, Austin Trott daleko poza swoim prime'em, bardzo daleko. Być może na taką galę, do takiej gali nie trenował, bo często tak jest, że my nie wiemy nawet o tym, ale zawodnicy tego poziomu do pewnych walk nie trenują. A czytałem, że tam jakaś próba walka chyba się odbyła, taka niemiecka, czy to była rzeczywiście bliska walka? Nie, nie była bliska, to absolutnie była jednostronny pojedynek, to nie ma żadnych co do tego wątpliwości. Sam Trott był lekko zdziwiony, ale to nie wiem, czy próba walka, bo nie wiem, czy próba walka, bo nie wiem, czy ten Trott nie ma być stałym, albo jest stałym bywalcem na tych galach. Także nie wiem, jak to jest. W ogóle zdziwiłem się, że tam wystąpił. Nie ma czego specjalnie wspominać. Panie Noszu, piątkowa gala Top Rank, tam mieliśmy w walce wieczoru ciekawe starcie prospektów, no a wcześniej mieliśmy tego właśnie Richarda Torresa, którego też wywołaliśmy. No wprawdzie walka taka, że nam nie powiedziała o nim wiele. Tutaj nie chodzi o samą walkę. Natomiast, tak, ale fizycznie jak wyglądał, tak, bardzo ale może dobry. Zacznę od tego Barbozy, no bo to nie była walka, która no, robiła jakieś takie wielkie wrażenie, ale Barboza to jest solidny facet, który powoli, ale konsekwentnie buduje tą swoją karierę. To jest 27-0 dzisiaj. Wprawdzie ten współczynnik nokautów nie jest zbyt wysoki. Facet ma 30 lat. Takie warunki fizyczne, powiedziałbym, przeciętne, ale nie najgorsze, 175 przy zasięgu 183. Ja myślę, że kwestia walki o Mistrzostwo Świata w jego przypadku, której nie będzie faworytem bez względu na to, z kim tam będzie walczył, to trzeba sobie też powiedzieć szczerze, ale swoje osiągnie. No i prawdopodobnie taką walkę dostanie. No oczywiście te wszystkie, jak się czyta te sumy pieniędzy, jakie dostają ci niektórzy pięściarze, to faktycznie to z tego całego weekendu, no to królem jest wspomniany przez nas Ryan Garcia, no bo tam przynajmniej to oficjalnie mówiono o 2 milionach dolarów, jego rywal miał 100 tysięcy, oficjalne honorarium, były mistrz świata kategorii super średniej, ale na przykład Torres, o którym tutaj wspomnieliśmy przed chwilą, pięściarz, bardzo konsekwentny też w swoim dążeniu do celu, no bo wielu po takim nokaucie, jaki go spotkał z rąk Jałowa w 2019 roku, to był ciężki nokaut, jego wynoszono z ringu wówczas, a on nie dość, że wrócił, to z tym Jałowem jeszcze walczył i w Igrzyskach Panamerykańskich i przede wszystkim i w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, gdzie naprawdę stoczył bardzo dobry pojedynek, a to, co zrobił w półfinale z Kankybajewem z Kazachstanu, kończąc go przed czasem, rozbijając naprawdę dokumentnie, to zauważyłem generalnie, że on z tego takiego trochę otłuszczonego chłopaka, to też ciekawe, mając 15 lat od 15 roku życia, czyli od tych właściwie można powiedzieć milionów młodszych, kiedy boksował, zawsze boksował w najcięższej kategorii. A więc tej kategorii to jest 80+,
ale już później w kolejnej kategorii wiekowej 91+, boksował w kategorii superciężkiej. Jared Anderson zawsze było tą kategorię niżej, a więc jak on był boksował w kategorii superciężkiej, to Jared Anderson zdobywał tytuły w kategorii 91 kg. I przede wszystkim fizycznie faktycznie Torres wyglądał najlepiej. Ja myślę, że tam troszkę inne prawa obowiązują niż w boksie olimpijskim. Na więcej sobie można pozwolić, ale myślę, że i przygotowanie też tutaj doszło takie bardzo solidne. On wyglądał dobrze. 224 funty, a więc kategoria bridger. Pełnoprawny bridger. Pełnoprawny bridger. I to jest, no będę obserwował jego karierę, bo niewykluczone podnieść się, mental musi mieć bardzo mocny w tych, co pokazała te pojedynki właśnie z Żałułowem, prawda, po powrocie. Więc to jest na pewno duża sprawa. Z drugiej strony te jego warunki fizyczne, no wiadomo, 188 cm, no to niezłe, ale mocne uderzenie, taki klasyczny mańkut, który wie, jak z tej pozycji korzystać. No zobaczymy, może mistrzem świata nie będzie, ale może dać trochę dobrych walk. Ciekawy jestem. I tam jeszcze jest Show, taki chłopak. Tak, też, ale to też. Ale to właściwie robota. Na razie bez porażki. On był 4 razy mistrzem Stanów Zjednoczonych, też tak jak jego karierę prześledziłem, to miał naprawdę dobre czasy na amatorskich ringach. Ten bilans ma bardzo dobry, no ale tu na zawodowstwie nie widać, żeby szedł mocno do przodu. A ten Show był, z tego co pamiętam, kiedyś nawet przez moment przymierzany do Adama Kownackiego, co daje nam dobry pretekst. On z Kelly walczył zresztą, tak, wiesz? Tak, właśnie. Tym zastrzelonym. Z tym samym przeciwnikiem. Co daje nam dobry pretekst do tego, żeby zaprosić naszych widzów na krótki raport od Adama Kownackiego. Chcieliśmy się połączyć w trakcie programu, natomiast Adam właśnie rozpoczynał trening, więc rozmawialiśmy tuż przed rozpoczęciem naszego magazynu. Adam opowiedział nam o przygotowaniach, o tym, jakiej wagi się spodziewa w ringu, o tym, jak ocenił Derek'a Chisora i nie tylko, także zapraszamy, a my już za moment przejdziemy do kolejnych tematów. Jest z nami Adam Kownacki, witam cię Adam. Powiedz, jak zdrowie, jak forma na ostatniej prostej przed walką z Demirezenem, jak się czujesz, jak wyglądają teraz te twoje przygotowania? Witam. Dobrze, tak, ostatnio jakby trening ciężkiej pracy i później jest tape rubik, tak, czyli jakby to łapanie świeżości. Trening właśnie dzisiaj jeszcze miałem lekki trening siłowy, lekka przerwa i boks. Jutro mam sparring i w piątek. Jeszcze będą tak 2-3 treningi siłowe, trochę cardio, no i walka za tydzień, za dwa. Czyli ten ostatni sparring to będzie w piątek, jak przypuszczam. To już będzie koniec sparingów, tak? Tak. Piątek albo jeszcze czwartek. Jeszcze nie zdecydowaliśmy na 100%. A możesz zdradzić, z kim będziesz sparował? Bo widzieliśmy zdjęcia z twoich sparingów z Bryantem Jenningsem. Powiedz, jakie to było doświadczenie i kto jeszcze poza Jenningsem tam się przewinął wśród tych sparing partnerów? Był Brian Jennings i dwóch takich amatorów z Nowego Jorku. Jonathan Vasquez, to mój dobry kolega. I też Price. Zmiana jak ma nazwisko. Jest teraz numerem jeden w wadze ciężkiej w Stanach jako amator. Więc naprawdę fajna praca. I fajne jakby różnice, tak? Bo dwóch amatorów to walczy jakby po 4 rundy, więc dają dużo większą jakby intensywność tych sparingów, a Jennings jest weteranem, tak? Więc z nim zrobiliśmy po 10 rund i było jakby takie długie sparingi, więc była fajna przemiana między nimi. No i właśnie, jak sobie radziłeś z tym Bryantem Jenningsem, bo wiemy, że ta jego defensywa, no te długie ręce zwłaszcza, z których potrafił zrobić użytek, jak trudny to jest pięściarz do boksowania? No ciężko jest z nim się spróbuje, tak jak mówisz, ma dobrą obronę, ale super chłopak, z którym można skompertować, tak? Miałem też z nim okazję, pamiętam, przed którą walką ze mną, chyba przed Kiladze też był u mnie i muszę powiedzieć, że naprawdę było fajnie z nim spróbuje, tak? Naprawdę jest dużo fajnej pracy, a nie, że ktoś chce sobie głowę urwać. A powiedz, jak wygląda twoja współpraca teraz z trenerem Trimble? Czy, bo wiesz, jaka jest sytuacja. Mamy na przykład Antonego Joshua, który podjął decyzję o zmianie szkoleniowca. Wiem, że też takie głosy się pojawiały, które cię do tego namawiały, natomiast zdecydowałeś sam, że zostajesz z tym trenerem, z którym współpracujesz od lat. Powiedz, co planujecie na tę walkę? Jak to wszystko ma wyglądać i jak wyglądają wasze relacje w tej chwili? Nie, super, tak? Jestem człowiekiem, sam się czuć, kto się Julian według mnie jest, sam się to oddać, tak? Dużo fajnego w tym boksie jakby zdobyliśmy, tak? Dużo było fajnych walk. I myślę, że dużo jakby innych zmian w moim życiu prowadzają do tych porażek, że nie byłem w 100% skupiony na walce, tak? Dużo innymi rzeczami się zajmowałem. Teraz się zajmuję tylko boksem. Też dużo poświęciłem, tak? Że moja jest rodzina
w Polsce właśnie, gdzie mógł tutaj sam zostać i przygotować. Więc to był nowy etap w moim życiu, który musiałem się nauczyć to kontrolować, tak? I myślę, że naprawdę fajnego domu Kozackiego zobaczyć na tej walce, tak? No właśnie, bo miałeś chyba wyjątkowo sporo czasu na przygotowania. Widziałem zdjęcia już w ATT, jak byłeś, zanim jeszcze ta data się pojawiła w ogóle, zanim ta walka była przyklepana. Czy to jest rzeczywiście pojedynek, do którego trenowałeś więcej niż na przykład do rewanżu z Heleniusem, gdzie też wiadomo, jakie były okoliczności, ta walka była przekładana, ale tak całościowo, zaczynając cały obóz od punktu A do samego końca, jak byś to ocenił czasowo, ile to zajęło? Właśnie Mirek Babiarz przyjechał, właśnie był z Joanną Jędrzejczyk w ATT, napisał do mnie, czy chciałbym trenować, powiedziałem jak najbardziej. Naprawdę mi to fajnie przyjęli, Zasio, więc strasznie za to dziękuję. Mirek właśnie teraz do mnie przyjechał, kończymy właśnie na 2 tygodnie, więc no fajnie się wszystko ułożyło, tak? I jak mówisz, walka ta druga, szczególnie z Heleniusem, była, kurde, tego obozu było może ponad rok. Więc nie było jakby to fajnie ułożyć sobie, a tu jednak, jak mówisz, tak, pierwsze 5 tygodni w Porydzie było dużo siły, pracę nad sylwetką i boksu troszkę. Przyjechałem wtedy do Nowego Jorku na 8 tygodni i był sam boks, nie? Więc fajnie się ułożyło, czuję się świetnie, siła jest i nie mogę sobie walczyć. A powiedz, jak wyglądała kwestia znowu związana z wagą? Czy patrzyłeś na to? Bo znowu takie wrażenie jest, patrząc na to, jak wyglądasz, że jest tych kilogramów trochę mniej. Czy monitorowałeś to jakkolwiek? Czy to w ogóle było przedmiotem zainteresowań, żeby jakąś wagę określoną osiągnąć? Czy chodziło o taką wagę, z którą się będziesz po prostu czuł dobrze w ringu? No, nie patrzyłem ogólnie na wagę, tak? Ile było, to było. Myślę, że tak jak mówisz, dużo było ciężkiej pracy, tak? I dużo jakby masy mięśniowej trochę nabrałem niż te numerki, tak? Dzisiaj rano się ważyłem, było 260 funtów, więc tyle samo co w ostatniej walce, tylko w ostatniej walce jakby robiłem cut week w ciągu ostatniej tygodnia. Więc jednak ta waga jest naprawdę dużo mniejsza, czuję się świetnie, szybki, fajnie, dużo pracy na nogach teraz jakby na tych treningach robimy, więc no, czuję się dobrze w tej walce, tak? Czuję szybkość i myślę, że będzie fajnie. A jak oceniasz Demirezena? Bo to jest też trochę walka, którą sam sobie wywalczyłeś w jakimś sensie. Chciałeś tego przeciwnika, mówiłeś o nim już z dużym wyprzedzeniem, że to właśnie z nim chciałbyś się spotkać. Co sprawiło, że wpadł ci jakby na radar? Czym on cię przekonał, że jest takim pięściarzem, z którym chciałbyś się spotkać w ringu? I wreszcie, w czym upatrujesz swoich szans na zwycięstwo w tym zestawieniu? Bo jednak nie da się ukryć, że macie kilka takich parametrów, które wydają się dosyć podobne. To jest ta twardość, to jest ten ciąg na bramkę, to jest ta presja, więc w czym upatrujesz po prostu tutaj swoich przewag jakichś ewentualnych? No myślę, że też doświadczenie na zawodowych ringach. No i skupienie, tak? Myślę, jaki jestem skupiony na tej walce i myślę, że pokażę w ringu, że będę trochę twardziejszy, tak? Jak mówisz, mamy dużo podobnych, podobnie walczymy, obaj idziemy do przodu. Więc myślę, że naprawdę będzie ciekawa walka, tak? No i wezwanie, też miał fajne, dużo fajnych walk, dużo wygrał. Więc też taka walka jest w stanie być albo nie być, tak? Bo jak nie będę w stanie go pokonać, to zaraz nie myślę, no nie? Myślę, że wygrywam, kurde, właśnie 21. Letki odpoczynek w Polsce. Będę pojechał do Gdyni, znowu zrobić siłę z Mirkiem. I oszukujemy się na kolejną walkę, tak? Mam nadzieję, że znowu zawalczę się w marcu, tak? Ale jednak teraz musimy ten obóz dokończyć. Zostało 2 tygodnie i skupienie jest tylko na tym. No właśnie, to powiedzmy też o tym, co gdzieś tam się wydarzyło w ostatnich dniach, bo też byłeś przymierzany do Dereka Chisory, był nawet taki kontrakt, gdzie widniało twoje nazwisko. Jak, patrząc na tę walkę Chisory z Pulewem, wracasz do tej sytuacji? Czy jednak myślisz sobie, że w sumie lepszy ten Demirezen jednak, czy jednak, że ten Chisora też nie zając nie ucieknie? Bo jednak wygrał i znowu to twoje nazwisko wróciło po walce w kontekście tego, żebyś był jakoś kolejnym przeciwnikiem Dereka Chisory, więc ta chęć ze strony brytyjskiej wciąż jest. A jak oceniasz formę Chisory w tym momencie? No, fajnie się pokazał, tak? Myślę, że walka była naprawdę bliska. No, bliska była, no, więc się jednak walczyli właśnie z Chisory i Chisora tę walkę wygrał, tak? Więc wiedziałem, że jak ja tam pojadę i ta walka była bliska, to była w jego, no, na niego poszła, tak? Więc jednak jestem zadowolony, że jednak zawalczę w Nowym Jorku u siebie ze swoimi kibicami i zobaczymy. Ja też jak mówisz, no nie? Ta walka też, teraz myślę, ja kontra Chisora,
jak ja zrobię swoją robotę, kurde, za dwa tygodnie, kiedy zrobię swoją robotę za dwa tygodnie, to będzie się o niej głośniej i będzie dużo większe zainteresowanie, myślę. To na sam koniec jeszcze pytanie takie wokół trochę sportu. Artur Szpilka przeszedł do MMA, myślę, że możemy to powiedzieć już bez dwóch zdań. Będzie miał kolejną walkę w tej formule. Powiedz, czy takie starty, które też w Polsce są coraz popularniejsze, te organizacje freakowe, to jest coś, co by cię jakkolwiek interesowało, czy jesteś tylko zorientowany na boks i nie wyobrażasz sobie czegoś takiego? No na co chwilę tylko boks, tak? Jeszcze mam tutaj golf, który sobie ustawiłem jako małolat. Jeszcze go nie osiągnąłem i do tego dążę, tak? No to super, to czekamy w takim razie, co przyniesie walka z Demirezenem. Dzięki, Adam, w takim razie i powodzenia na trening, bo złapaliśmy cię tuż przed i czekamy na walkę z Demirezenem już 30 lipca. A jeszcze na koniec pytanie, bo jest kwestia transmisji. Czy wiesz coś o tym, jak ta walka będzie pokazywana w Polsce? Jeszcze nie wiem. Mam nadzieję, że będzie to, wiesz, w jakiejś fajnej telewizji na otwarcie albo na postacie, więc zobaczymy, co się stanie, nie? Wiem, że ostatnio było na TVP, przed tym dużo walk było na Polsacie, więc zobaczymy, co tam w Polsce zadziałają. Mam nadzieję, że to pokażę, tak? Wiem, że mam dużo kibiców w Polsce i chciałem, żeby każdy je oglądał, tak? Super. To czekamy w takim razie na informacje i czekamy na walkę, której reklamować nie trzeba, bo to się będzie po prostu samo oglądać. Adam Kownacki, dziękujemy. Dziękuję, pozdrawiam. Wracamy do naszej rozmowy. Panowie, walka za niecałe dwa tygodnie. Adam rzeczywiście wydaje się nieco szczuplejszy. Widać, że ta waga pewnie schodzi trochę inaczej, nawet jeśli te cyfry będą, powiedzmy, podobne. Jak widzicie tę walkę z Demirezenem? Bo to jest jednak takie wyzwanie, powiedzmy sobie szczerze, dosyć ryzykowne. Oczywiście to jest ryzyko w jakimś sensie kontrolowane, bo to jest wszystko w obrębie projektu PBC, ale jak procentowo, kto jest waszym faworytem w tym zestawieniu? Gdyby ta walka była, znaczy gdybym miał mówić przed pojedynkiem Kownackiego za rolą, która była walką, która postawiła trochę znaków zapytania jednak. Takich Adam nie walczył wtedy najlepiej za rolą. Później przyszły te dwie walki z Kaleniusem. No to przed walką za rolą postawiłbym na Adama Kownackiego. Teraz po tych dwóch ostatnich porażkach z Kaleniusem największy znak zapytania jest taka, co zostało z Adama. Czy, bo mówię, takiego Adama jak z Kelim, pamiętam, będąc tam na miejscu w Nowym Jorku, no to wtedy imponował przede wszystkim tą nieprawdopodobną witalnością, że zadał wtedy w ośmiorundowej walce prawie 800 czy ponad 800 chyba ciosów. Tak? Także to było wtedy niesłychane, imponujące i odporność i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj mówię, to jest pod znakiem zapytania. Natomiast to, że wygląda, to dobrze, no, że dobrze, to dobrze, że dobrze wygląda. Natomiast wszystko się okaże w ringu, bo ten Demirezen to jest solidny facet. Nic naprawdę wielkiego, ale olimpijczyk. Kawał silnego faceta, odpornego na ciosy, potrafiącego operować lewą ręką. Także na pewno nie będzie to łatwy rywal. Tak skruszyć go szybko nie będzie łatwo. Tym bardziej, że przecież Adam Kownacki to nie jest pięściarz, który ma to pojedyncze uderzenie Foremana. Także no, obawiam się trochę o ten pojedynek, bo przyjemnie było jeszcze by Adama zobaczyć w jakiejś kolejnej naprawdę walce i bardzo dobrze dla niego, co istotne, płatne i o jeszcze większym znaczeniu czysto sportowym. Chciałbym z całego serca, żeby wygrał, bo czekam na ten pojedynek z Derekiem Chisaro. Bardzo barwna postać światowego boksu i rzadko Polak ma okazję z takim nazwiskiem boksować. Adam na pewno na takie pojedynki swoimi wcześniejszymi zasłużył. Natomiast właśnie przed pojedynkiem za Reol, no to było tak, że Adam miał bardzo dobry silnik. Powiedzmy, sędziów na PBC miałby swoich z Demirezenem i solidną odporność, a Demirezen też nie wyrywa z butów, powiedzmy, biorąc pod uwagę tą kategorię wagową, bo każdy bije w miarę mocno. Więc byłby pewniakiem. W tej chwili Adam w ostatnich walkach ogólnie rzadko poruszał bardzo dobrze głową, ale w ostatnich walkach, gdzie ta odporność była już mniejsza, ten balans głową był zdecydowanie bardziej potrzebny. On sam o tym bardzo dużo mówił, natomiast w samym ringu balansu nie było. Też uważam, że nie ma tak mocnego pojedynczego uderzenia, chociaż rękę samą w sobie ciężką. Z tego, co mówili mi wszyscy, sam ją też poczułem, bo mi tam kuksańca dał. Z takiego z przymrużeniem oka, więc rękę ma oczywiście ciężką, natomiast nie ma takiego pojedynczego
ciosu, który rozbijałby szczelny blok Demirezena. Z kolei ten ma dobrą obronę i lewy prosty, może nie też najlepszy na świecie, ale konsekwentny, niezły, który może taką mało ruchliwą głowę rozbijać i to będzie trudna walka dla Polaka. Ja jeszcze sobie do typu samego wrócę w następnym programie, natomiast uważam, że będzie ciężko. No, przyzwoity przeciwnik za przyzwoite pieniądze. Ja podobnie jak Maciek i wydaje się, że pan Janusz również, chyba wolałbym, żeby Adam dokonał innego wyboru i wziął mocnego przeciwnika za naprawdę bardzo dobre pieniądze. Pewnie lepiej by na tym wyszedł, bo obie te walki są trudne do wygrania i kto wie, czy ten Demirezen nie okaże się na tym etapie kariery Adama przeszkodą nie do przejścia. Ja myślę, że te atuty Demirezena, które zostały tutaj już wcześniej wymienione, to jest najgorsze możliwe zestawienie, bo trudno będzie go zdominować, bo Adam już nie zadaje tylu ciosów, ile zadawał. Nie najlepszym pomysłem być może jest pobicie się z takim twardym, dużym i silnym gościem, bo ta odporność już może nie być taka, jak była jeszcze przed walką z Areolą, a co dopiero po dwóch późniejszych porażkach przed czasem. To będzie trudne zadanie i trudno w tej chwili przewidzieć, co się wydarzy potem, ale jeżeli Adam nie pokona tej przeszkody, to żadnej walki z Chisorą już pewnie nie będzie i tym bardziej szkoda. Może trzeba było trochę odwrócić tę kolejność, spróbować się z Chisorą. Nawet po ewentualnej porażce z Chisorą jakaś droga odbudowy w PBC pewnie i tak by się dla niego znalazła, więc zobaczymy. Trudne zadanie, ale fajnie, że szuka wyzwań na tym etapie. To czekamy, ta walka już pod koniec tego miesiąca, to jest nie ten weekend, tylko następny. Jak jesteśmy przy wadze ciężkiej, to też chciałem was zapytać o taką jedną z najgorętszych plotek, która zaczęła żyć własnym życiem właściwie. Wszystko się zaczęło, jeśli to dobrze wyśledziłem, od tego, że jeden z użytkowników Reddita, czyli też Wykopu, opisał swoje spotkanie z Tysonem Furym i tam parę słów, które Fury miał powiedzieć. Potem powołały się na to wszystkie brytyjskie media właściwie, od The Sun, tak naprawdę jak już The Sun napisało, to potem napisali wszyscy. Racja jest mianowicie tego typu, że Tyson Fury miał powiedzieć, że nie pamięta w większości trzeciej walki z Wilderem, że po tej walce wyszły jakieś niepokojące zdjęcia na badaniach, jeśli chodzi o głowę i że to właśnie po tej walce Fury miał stwierdzić, że dobra, jeszcze jedna walka w Anglii z White'em i rzeczywiście kończymy. Fury oczywiście, jak to Fury, nie odniósł się w żaden sposób do tej relacji, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda. Powiedzcie, czy wierzycie w to jakkolwiek, czy to jest po prostu kolejny etap gry medialnej, którą Tyson Fury ostatnio prowadzi naprawdę chyba sam ze sobą. No to tak to zaczyna wyglądać. Może być, że to jest prawda. No, wiemy wszyscy, jak bije Deontay Wilder. To był chyba najmocniej bijący zawodnik, jeśli chodzi o pojedynczy cios od czasów Tysona. I myślę, że oczywiście w wielu innych względach Tysonowi ustępował i każdemu z tych mistrzów, ale chodzi mi o samą siłę uderzenia. Więc może być to prawda, może być to absolutnie fałsz, a może być tylko część prawdy, bo Tyson Fury potrafi rozgrywać swoje te pojedynki sam ze sobą w mediach społecznościowych czy w mediach mainstreamowych na różny sposób. Teraz powiedział przecież, że Chisora dostanie od niego w łeb, jak się tylko spotkają, bo kibicował White'owi, a widzieliśmy, jak po samej walce z White'em razem świętowali, więc generalnie po samej walce nie miał do niego pretensji, a po jakimś czasie... Może to przez to, że ten Wilder go w tej trzeciej tak mu się, wiesz, przełącza po prostu co jakiś czas, nie wiem, ale rzeczywiście jest to dziwne. Mało prawdopodobne to wszystko, bo przecież tak, gdyby faktycznie po tej walce wyszły jakieś historie i byłyby złe wyniki badań, no to by go nie dopuszczono do walki z White'em, tak? No, chociaż wiemy, jak to wygląda. Panie Noż. No dobrze, no, ale z drugiej strony, czy jakby facet miał problemy, a jest już multimilionerem, ryzykowałby taki pojedynek, no mimo wszystko, mimo to, że nazywa się Tyson Fury, ale ma trochę tych dzieci, ma szczęśliwe życie i pieniędzy na pokolenie, jeżeli oczywiście tego w jakichś biznesowych interesach dziwnych nie przepuści. Natomiast wydaje mi się, że to jest też jakaś jedna z jego gier, bo on się bawi tym wszystkim, te sumy rzucane i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście coś tam się wokół niego zagęściło w związku z tym, że nie może pojechać do Stanów, no ale
świat jest duży i jeśli chodzi o jego konkretnie, to mogą dobudować jeszcze jakąś przybudówkę do dużego stadionu i przyjdzie 150 tysięcy, gdyby taka była potrzeba, czy nie wiem, pojedzie na koniec świata do Australii, tam są takie wielkie do futbolu, do rugby league. Pamiętam, byłem na takim Melbourne, chyba 100-kilkadziesiąt tysięcy i wszędzie zapełni, prawda, bo tam jest angielskojęzyczna publiczność, także dla niego nie ma żadnego problemu, on się może bawić, ponieważ dziś on jest tym głównym rozgrywającym. On tylko czeka, co się wydarzy 20 w Jeddah, zobaczy, co będzie dalej, powie, dobra, wracam i tutaj stawiam teraz jakąś zaporową sumę, jeżeli nie będę chciał wrócić, a jeżeli będę chciał, to ustąpię z tej sumy na niższą i dojdzie do jakiegoś pojedynku kolejnego. Japonia jakby na przykład zaprosiła Tysona Fury, bo Stany Zjednoczone nie zapraszają, to jestem przekonany, że pół Japonii przyjdzie na ten pojedynek, bo tam kultywuje się sporty walki. A i dużych ludzi bardzo się tak. takich jak Tyson Fury zbyt wielu w całej historii boksu nie było. Słuchajcie, przypominamy o ofercie specjalnej Canal Plus online dla widzów kanału sportowego. Dużo sportów, filmów i seriali w promocyjnej cenie. Ruszyła Ekstraklasa, będą wracały też inne ligi, także jest co oglądać, jeśli chodzi o sport. Można też trafić na razie na powtórki różnych pojedynków pięściarskich, między innymi na walki Deontaya Wildera. I o Wildera chciałem was zapytać, bo tutaj pojawia się konkret, jeśli chodzi o jego powrót. Frank Warren się wygadał, nie wiadomo czy celowo, czy nie, o tym, że jest już właściwie dogadana walka w październiku Wildera z Robertem Heleniusem, co ciekawe. Więc jak patrzycie na to zestawienie? Doskonale znają się ze sparingów, bo Helenius był, zdaje się, głównym sparing partnerem przed walkami z Furym. Widzicie tutaj jakiekolwiek zagrożenie na powrót dla Wildera w postaci Heleniusa? Nie wiem, w jakiej kondycji jest odporność Wildera po tych walkach z Furym. Helenius jest również wysoki, więc będzie szansa, że go którymś z ciosów dostanie z prawej ręki, ale generalnie jak mam patrzeć na to zestawienie, to raczej bym skłaniał się w kierunku Easy Money. Czyli po prostu Helenius tych szybkich ciosów nie zobaczy, mimo że ze sparingów zna Wildera, ale to inne rękawice, innym przede wszystkim inny etap przygotowań. Już pomijając rękawice i kaski, w momencie podejrzewam przygotowania siłowego, z którym Wilder miał zazwyczaj problemy, żeby nabrać tej muskulatury, myślę, że był zdecydowanie wolniejszy niż w samym pojedynku i to będzie ta zasadnicza różnica w samej walce. Jeśli do takiego pojedynku dojdzie, stawiałbym tutaj na Wildera. Mam nadzieję tylko, że aż tak ciężki jak z Tysonem Fury nie będzie, bo tu aż taki odporny nie będzie potrzebował być, a będzie musiał być szybki. No zobaczymy, bo jeśli faktycznie dojdzie do tego powrotu, to myślę, że tutaj jeszcze opcji może być kilka innych, bo Helenius to jest niekoniecznie jakieś ciekawe przedsięwzięcie, mówię ze strony biznesowej, także. Ale biznesowo pasuje to do PBC jak najbardziej. Tak w rankingach jest wysoko, ale z drugiej strony, nie sprzedadzą go komu innemu. Tak, to fakt. Z drugiej strony Helenius też krzyczy, że należy mu się walka ze zwycięzcą pojedynku opasu za pojedynku Joshua Usyk. Także spokojnie, zobaczymy. Jesień jeszcze, do jesieni daleko, jeszcze sporo wydarzeń bokserskich. Natomiast to, że wraca Wilder, tylko potwierdza, że pięściarzom bardzo ciężko rozstać się z tym, co robią. Czekasz, Leszku, na powrót Wildera? Czekam na powrót Wildera. Wydaje mi się, że to jest po prostu taki bardzo bezpieczny wybór, no bo Helenius, jeżeli Wilder nie jest doszczętnie rozbity po tych dwóch ciężkich laniach, jakie zebrało od Fury'ego, no to jednak to jest zawodnik spoza pierwszej dziesiątki i ktoś taki jak Wilder, kto tak długo był na szczycie, powinien, nawet bym powiedział, z łatwością urwać mu głowę. No chyba, że Helenius jest cudownie zbudowany dwoma zwycięstwami nad Adamem Kownackim i sam Wilder już zdrowotnie nie domaga, bo może tak być. Szczerze mówiąc, to nie tylko te dwie walki Wildera z Fury mnie niepokoją. Wilder wcześniej był no, dość mocno bity przez Ortiza. Tam się udało to skończyć jedną prawą ręką w siódmej rundzie, ale prawdę mówiąc przegrał najpierw tych sześć pierwszych rund i był ciężko bity. Nie najlepiej też wyglądał nawet w walce z Brazilem bezpośrednio wcześniej, chociaż urwał głowę już w pierwszej rundzie, to niepokojąco wyglądało to, że taki ciężki typu krowa potrafi namierzyć Wildera w ringu. Jeżeli to jeszcze będzie 80% tego Wildera, albo taki Wilder, który wychodził do Fury'ego w trzeciej walce, to myślę, że bez problemu
kilka minut to potrwa i w końcu przyceluje prawą ręką laserowo i do odrysowania kredą. To czekamy w takim razie, bo to powinno być ta ramówka PBC ma zostać ogłoszona właśnie przed walką, przed galą z Adamem Kownackim, czyli wtedy poznamy chyba wszystkie szczegóły. Już poznaliśmy na przykład taką informację, że nie będzie tam walki Jermela Charlo i że na jego starcie z młodym Ciu musimy poczekać do stycznia. No co jest jakby kolejną patologią też tego modelu biznesowego. O nich moglibyśmy długo opowiadać, ale powiedzmy też o czymś, co jest takim wybrykiem trochę. Zupełnie inny rynek, Wielka Brytania. Mówi się, że dogadana jest już właściwie walka Conora Bena z Chrisem Eubankiem Juniorem, czyli będzie trzecie starcie, ta trylogia, która się nie dopełniła przez ojców, wypełni się właśnie przez nich. Umowny limit 156 funtów, czyli Ben idzie sporo do góry, Eubank troszeczkę schodzi, ale powiedzmy sobie szczerze, 4 funty to nie jest aż tak dużo. On ostatnio boksował w kategorii średniej, wcześniej to była też super średnia, ale on nigdy specjalnych problemów z zapuszczaniem się z wagą nie miał. Jak patrzycie na to wszystko? Bo to jest, z jednej strony to jest powiedzenie trochę tak, czy to nie jest tak, że właśnie Eddie Hearn w pewien sposób mówi, że Conor Benn no, nie jest ewidentnie gotowy na to, co go czeka w półśredniej. Tam są Ennis, Ortiz, można przegrać ze Stanionisem i nic nie zyskać na tym. To po co ryzykować, jak można zrobić walkę, która wygeneruje po prostu kosmiczne zainteresowanie na wyspach? Ja tak to chyba widzę. No zobaczymy. No, najlepsza jest odpowiedź na takie pytanie Nigela Benna. Ojca Conora, który mówi, że on nie ma nic przeciwko temu, także uważa, że zawsze będzie syna wspierał i nie widzi w tym większego problemu. Natomiast no, jednak jest to różnica spora. No, tylko pytanie, kto na tym więcej straci? Czy nie wiadomo, jak robi ten limit tej kategorii średniej. No, ale jeżeli decyduje się na średnią, chce walczyć średnią, a nie w super średniej, to znaczy, że jakiejś tam tragedii nie ma w przypadku Eubanka, więc to... Znamy takie przypadki, że wagę można załatwić nawet takim umownym limitem mocno. No, natomiast przecież wiemy, że później w trakcie, jeżeli on zrobi te 150, mówiłeś 6, tak? 6, no to będzie ważył w czasie walki 170 spokojnie, prawda? Czyli będzie albo więcej gdzieś blisko kategorii półciężkiej, a na pewno super średniej w momencie walki. Natomiast wiele kilogramów dołożonych Conorowi, no to jakby... traci to, co jest jego największym atutem dzisiaj, to jest dynamika, szybkość. A więc samo zderzenie nazwisk, no to aż się prosi, no bo to byłoby idealne, gdyby oni byli w bardzo zbliżonych do siebie kategoriach, prawda? No bo to jest, samo się sprzeda, wiadomo. Ojcowie zrobili tyle w Wielkiej Brytanii dla boksu, nie tylko brytyjskiego i światowego, ale no, dla brytyjskiego szczególnie, że to się sprzeda. Natomiast ze sportowego punktu widzenia przekonamy się, no. Jeśli chodzi o dwóch panów, to rozwój Bena podobał mi się zdecydowanie w ostatnich pojedynkach bardziej niż Eubanka. Eubank zbyt mocno naśladuje Roya Jonesa, często nic z tego nie wynika. On ma dużo przyruchów, dużo zwodów, dużo powiedzmy próbuje zadać efektownych akcji, ale skutek nie jest taki jak u jego słynnego trenera. Natomiast Ben był konkretny w ostatnich pojedynkach, widać było, że stąpa coraz na wyższy schodek, natomiast rzeczywiście z takim Stanionisem mógłby mieć wielki problem, więc ten rozwój można by rozłożyć jeszcze na jakieś lata, nawet nie miesiące, tylko lata. A na to widocznie Eddie Hearn nie chce czekać, chce zmaterializować tego Conora Bena zdecydowanie szybciej. No i najlepsi gracze na świecie, jeśli chodzi o samą taktykę. Powiedzmy, Floyd Mayweather upierał się z Alvarezem o niższy limit jeszcze niż sam boksował, bo wiedział, że Alvarezowi będzie ciężej niż jemu ten limit robić. Manny Pacquiao z De La Hoya, ja byłem w 100% przekonany, że ten De La Hoya zmiecie Pacquiao, dopóki nie zobaczyłem go na ważeniu. Ususzył. Że go ususzył. Dokładnie ususzył. Tak. Znaczy to De La Hoya wyszedł z tą propozycją limitu. Pewna żaba była słaba. Taką bajkę czytam teraz dzieciom i to jakby odpowiada temu, co zobaczyłem na tym ważenia Oscara De La Hoya. Natomiast tutaj ewidentnie już moim zdaniem Ben przegrał na tym ważeniu. Zobaczymy, jak będzie w samym pojedynku, bo w tej chwili nie chcę jeszcze na temat szans mówić. Natomiast ta pierwsza runda jest na pewno dla Eubanka. Biznesowo strzał w dziesiątkę, no bo jak to stara bokserska prawda, nie tytuły mistrzowskie, a nazwiska sprzedają pay-per-view i bilety. W tym przypadku historia już jest napisana.
To będzie po prostu jej kolejny rozdział. Nawet bym nie powiedział trzeci, bo Ben i Eubank to sami między sobą tak naprawdę tych starć mieli dużo więcej. Niektóre nawet się potem działy w reality show. Polecam na YouTubie poszukać. Także na pewno będzie to ogromny sukces finansowy. Ale niepokoi mnie to, jakie obydwaj mają, prezentują podejście do sportu po prostu w swojej karierze. No bo powiedzmy sobie szczerze, że młody Ben nic jeszcze nie wyboksował. Może zalicza się do top 10 swojej kategorii wagi półśredniej na świecie, ale tak naprawdę walczył do tej pory głównie z zawodnikami, którzy już najlepsze mają dawno za sobą i chociaż ostatnio pokonywał ich wreszcie w imponującym stylu, no to nadal nie znamy jego realnej wartości. Wiemy tylko, że na mistrzostwo nie jest jeszcze gotowy w swojej kategorii. Gorzej sytuacja ma się z Eubankiem, bo jego ojciec, kiedy był w tym wieku, to już powoli schodził ze sceny. Zdaje się, że toczył swoje... Tak, już go nie było. Kończył karierę w tym wieku, a ten nieszczęsny junior nawet jeszcze nie zdobył tytułu mistrza świata, mimo że wiele tych szans tak naprawdę miał na wyciągnięcie ręki. Historia z zagubionym długopisem, no to wiadomo. Więcej było tych walk, gdzie on mógł boksować o tytuł mistrza świata, ale z tego zawsze rezygnował. Wynajdywał sobie inne ścieżki i zwykle na długim dystansie po prostu przegrywał w tej grze o tron. Zobaczymy, jak będzie teraz. Jeżeli interesują go już tylko naprawdę wyłącznie pieniądze i takie wielkie eventy i ten mir, ta sława na wyspach, no to jest to świetny wybór i pewnie będzie zdecydowanym faworytem tego pojedynku, no bo przypomnijmy, że on nie tylko ma zawodnika, który normalnie boksuje dwie kategorie niżej, on ma zawodnika, który jeszcze tak naprawdę nic nie znaczy, nie znamy jego sufitu, może Conor Ben zostałby brutalnie zweryfikowany już w swojej kategorii przez top 5 tego limitu, a Eubank, co by o nim nie mówić, na pewno zalicza się do top 5 mocnej, na ogół kategorii średniej i wiemy też, że również w wyższym limicie należał do światowej czołówki. Wszystko wskazuje na to, że jeśli nie zabije go waga, no to on tego Bena powinien dość łatwo pokonać. Jedyny problem to jest jego wiek, może właśnie dodatkowych kilka kilogramów już ładnie po 30 to będzie to, co go wypompuje, tak jak De La Hoye, tak jak młodziutkiego Alvareza i tak dalej. Ja na ten moment myślę, że Eubank łatwo wygrywa tę walkę, chociaż to jest Eubank, a nie Gołowkin czy Canelo, którzy jak mają rywala mniejszego o dwie kategorie, no to robią z niego przybory. Słuchajcie, czy z tematów newsowych z ostatnich dni też, no, muszę wybrać niestety jeden, to wybiorę ten, który mnie jakoś zafascynował najbardziej. Mamy głośną dramę o Lorenza Okolego na Wyspach Brytyjskich. Wiemy, że ma ofertę z projektu Boxer z telewizji Sky, ale ma jeszcze jedną walkę do odbębnienia u Eddiego Herna i tutaj jest pies pogrzebany, że on nie bardzo, on już by chciał odejść chyba. Hern natomiast się upiera, że zrobił wszystko dobrze. Pojawiają się jakieś takie dziwne wpisy w mediach społecznościowych Okolego, który wrzuca sceny z filmu Django na przykład i pisze o Eddie Hernie takie rzeczy, które stawiają go w świetle, jakby był hodowcą niewolników. Taki się pojawia termin. Więc chciałem was zapytać, jak oceniacie to, jak Eddie Hern, który stanął tutaj od razu z mediami i powiedział, że nie ma sobie nic do zarzucenia, że zrobił z Okolego tak naprawdę pierwszego mistrza świata z tego grona Brytyjczyków z kadry z 2016 roku, że to jego zdaniem jest wzorowa kariera, no tylko, że są pewne uwarunkowania, które sięgają już głęboko samego Okolego, które sprawiają, że nie jest jeszcze tą wielką gwiazdą i być może nie będzie. Rozumiecie to, że tak się zabijają o takiego zawodnika jak Okoli? No, wiesz co, projekt Boxer, który ma antenę Sky, a nie ma zbyt wielu topowych pięściarzy, no topowych to w ogóle nie ma, ale zbyt wielu dobrych pięściarzy, no to może się zabijać o takiego kolego. Z kolei Eddie Hearn, który wypromował kolego przez długi czas, jakby nie chce wzmacniać konkurencji, także normalna wojna. Nawet ten, który dominuje cały rynek, nie chce wspomagać, bo kiedyś ta konkurencja może urosnąć. Kiedyś topowym graczem na rynku brytyjskim przecież był Warren, a Barry Hearn był jakby na drugiej pozycji. To wszystko się odwróciło, więc dlaczego nie miałoby być odwrotnie? Może projekt Boxer na przykład będzie takim prężnym, który zepnie Eddiego Hearna z rynku. Dlatego rozumiem, że on opowiada. Nie wiem, czy nasi widzowie oglądali film Django, ale ja oglądałem, widziałem, jak traktowani tam byli ci niewolnicy i
traktowanie Herna nie ma nic z tym wspólnego. Ja zauważyłem w ogóle, że czarnoskórzy pięściarze bardzo często odnoszą się do rasizmu. To jest taki ich styl, żeby coś w ten sposób uzyskać. A Crawford też zarzucił to Bobowi Aromowi. Ale w ogóle Wilder przy walce z Tysonem Fury. To karta przetargowa. To taka jest karta przetargowa nie do końca fair, moim zdaniem. I tutaj absolutnie jest taka sytuacja, ta kariera jest prowadzona bardzo dobrze. Okoli walczy walki wieczoru, Okoli zarabia potężne pieniądze, a widziałem, co się działo, bo byłem na żywo przy ważeniu Okoli Cieślak. Tam była cała hala Polaków i trzech kumpli o kolego, którym, nie wiem, dał po parę funtów, żeby przyszli z nim przynajmniej na tą halę. Generalnie w Anglii nie za bardzo interesują się boksem o kolego, bo po prostu jest bezbarwny. Chłop potrafi uderzyć, ale do momentu, w którym nie jest pewny, że znokautuje rywala, to klinczuje tak kurczowo, że zastanawiać się można, czy to są zapasy, czy boks. I tutaj generalnie wszystko to, co Eddie Hearn mówi, jest bardziej prawdziwe niż ta prawda o kolego. To trzeba przyznać, że prowadzony jest faktycznie bezpiecznie. Jak na razie, i wystarczy tylko popatrzeć na to, co się działo od samego początku, no ale to też trudno się temu dziwić, no bo to taka kariera, która naprawdę nie wróżyła żadnych wielkich rzeczy. Pamiętamy początki w USB, jak on przegrywał przez nokaut z Alexandrem Savonem w pierwszej rundzie, później igrzyska, ale już igrzyska olimpijskie, już było lepiej. A więc jest to wciąż, jest to facet, który daje nadzieję na tą lepszą przyszłość, że będzie lepszy. Dwa, niektórzy się już wykruszają. To jest na razie facet, który jest mistrzem w kategorii cruiser, ale za chwilę, jak trzeba, to może na raz czy dwa wyskoczyć w bridger i pozamiatać tam spokojnie. I później przejść do kategorii ciężkiej, bo przy jego parametrach to jak on będzie sobie ważył 105 kg, to będzie iż dalej bardzo szybki i dalej będzie bił, bo to jest taki cios, że on spokojnie z tym uderzeniem też da sobie w kategorii. A może 98 jak Wilder walczy. No i właśnie, i będzie dalej bił bardzo mocno, bo to chodzi o dynamikę, szybkość i precyzję uderzenia. A więc to jest, ja się nie dziwię, on po prostu się urodził w dobrym czasie. Kiedy od Igrzysk Olimpijskich w 2012 roku tam już jest moda na boks, tak mocno rozwinięta. Zresztą boks zawodowy zawsze cieszył się dużym powodzeniem na Wyspach, ale dzisiaj właśnie ile tam jest tych gal. I to wszystko jakoś się całkowicie dobrze sprzedaje. Oni przecież są w stanie sobie zapraszać ludzi z takich na przykład rynków jak Polska czy inne i przebijać to, płacić dziesięciokrotnie więcej, bo to jest mniej więcej tak wygląda. 10 razy więcej niż za taką walkę w Polsce może zapłacić promotor zawodnikowi. Natomiast dlatego jest w idealnej sytuacji. Natomiast no, nie jest najważniejszą postacią dzisiaj w tej grupie, w tym wielkim przedsiębiorstwie Herna. I to też ma musi mieć taką świadomość. Na pewno ma, ale wie doskonale, że jeżeli można rozegrać to, a wygląda to, że to jest inteligentny chłopak, także to rozgrywa tylko dlatego, żeby podwyższyć cenę, prawda? Także tak to będzie wyglądało. I bardzo prawdopodobne, że faktycznie tam jest dosyć twarde i mocne działanie, że przejdzie do tej drugiej grupy. Ale Chisora rozgrywa z Eddie Hearnem ciągłą walkę o pieniądze i robi to w bardzo sympatyczny sposób, nie odnosząc się do takich rzeczy, tonie, tak. W dużo lepszym no, tonie, bardzo dobrze odpierany. Dlatego parę razy już przegrał wygrane walki. No tak, ale teraz z kolei, no dostał teraz. Z kolei dostał w prezencie. Ja nie jestem fanem oddawania, no ale no trzeba tak to określić, że oddali mu to sędziowie, co kiedyś się skrali na przykład z Heleniusem. I w takim tonie, że wszyscy się przy okazji śmieją. On mówi, dosyć ma ryby i frytek, chce kawioru. No i nie można tak. Wierzysz w to, że Okoli zostanie tą twarzą? Bo Eddie Hearn mówi, że pojawia się takie sformułowanie w tym kontrakcie, że będzie twarzą tego projektu nowego Sky i twarzą brytyjskiego boksu przez to. Z naszej perspektywy wygląda to rzeczywiście na krecią robotę podszeptywaczy, którzy zaczęli tam snuć się i szeptać, snuć wizję, szeptać do uszu. Nie wiem, jakim człowiekiem jest Okoli. Być może rzeczywiście on czuje taką delikatną zawiść, patrząc na to, że facet jak Chisora, który ma kilkanaście porażek, wyprzedaje naprawdę wielkie hale, przychodzą na niego ludzie i go kochają, a on nokautuje, nadal jest niepokonany i niewiele z tego wynika. Być może no, to jest kolejna sprawa. Chisora jest na tej scenie od
Od bardzo wielu lat. Ponad dekadę zdecydowanie. A Okoli większą część kariery boksował już na DAZN. Czyli za takim paywallem, który sprawiał, że naprawdę no, nie zdążył zostać gwiazdą telewizji, nie zdążył się wszystkim pokazać. Kiedy już zaproszono go tam, żeby przed tą niewielką, płacącą widownią zaczął występować. Może dlatego nie jest taką gwiazdą, jaką on chciałby być. Wiemy, że ci zawodnicy tego pokroju, którzy nie czują się gwiazdami, a uważają, że coś im się należy, noszą w sercu, nazwijmy to, pewnego rodzaju uraz. I być może to jest właśnie to. Rzeczywiście pewnie tam jakieś oferty pod stołem od Sky, od Szaloma i od marki Boxer występowały i być może przekonali Okoliego, że on będzie tutaj koniem pociągowym i twarzą tego projektu, musi tylko się uwolnić od tego handlarza czy hodowcy niewolników. Kto wie, zawodnicy nie słyną z ogromnej wdzięczności i lojalności, może to jest właśnie ten przypadek. Ja myślę, że Hearn tutaj w przypadku kariery akurat Lorenza Okoliego to nie ma sobie nic do zarzucenia. A sądzisz, że ten zasięg platformy da na rynku brytyjskim jest mały? Tak mi się wydaje. Myślę, że jest w porównaniu z otwartą anteną Sky, która przyzwyczaiła do boksu, wychowała. Tam wydaje mi się, że jest bardzo dużo takich kibiców stricte pięściarskich, przynajmniej z tego, co zauważyłem. I wydawało mi się, że jednak oni, jak mają cykliczne gale Eddiego Hearna angielskie ze swoimi bohaterami, to jednak będą mocno, mocno taką platformę wykorzystywać. Maciek, kiedyś był taki projekt Box Nation na Wyspach Brytyjskich, który miał, to była platforma telewizyjna, ale działała bardzo podobnie do DAZN. Skupiali się po prostu na produkcie bokserskim. I oni tego nie przetrwali. Nie wiemy, jaka jest dokładnie sytuacja DAZN, ilu mają subskrybentów i ile osób za każdym razem ogląda. To jest jeszcze taka sytuacja, że ten Okoli, który czuje się niedopromowany, nazwijmy to, załóżmy, że mają 1 000 000 subskrybentów, żeby łatwo nam było policzyć, to na Chisore prawie ten cały 1 000 000 się stawia przed telefonem czy przed telewizorem, a na Lorenza Okoli pewnie jedna któraś, nie, jakiś ułamek. Ale weźcie jeszcze jedną rzecz pod uwagę, bo oczywiście antena to jest też szalenie istotna historia, bo pozwala dotrzeć do, co jest istotne, do większego grona odbiorców. Ale z kim walczył? No, Chisora walczył z największymi nazwiskami na scenie brytyjskiej. Bo i David Hay, Tyson Fury, prawda, dwie walki z Dillianem White'em. Także to, gdyby Kliczko, to oczywiście nie, ale wtedy wielka postać, mistrz świata, prawda, i oprócz tego te wszystkie skandale, te wszystkie historie, które pamiętamy, pojedynek Andrzeja Gołoty i tą bijatykę na ringu Madison Square Garden, to mu przysporzyło rozpoznawalności ileś tam razy więcej ta sytuacja, która tam się działa w Madison Square Garden, niż prawie wszystkie wcześniejsze walki. To z całą pewnością. A więc tutaj tych walk było sporo, a Okoli z kim walczył? No tak naprawdę walczył z ludźmi, którzy są nieznani przeciętnemu kibicowi boksu Wielkiej Brytanii. Także to jest też ma ogromne znaczenie. Także tutaj ta porównalność odbioru i ta, a do tego no ma coś takiego, to albo się to ma, albo nie ma. No ma w sobie Chisora charyzmę i to jest koniec, ma taką bandycką charyzmę, to tak, też tak. Powiedzmy szczerze. Ludzie lubią też chyba takich straceńców, którzy potrafią, są w stanie dać wszystko. Wchodzę na całego w pojedynek i nie kalkuluję. Absolutnie do takich pięściarzy nie zalicza się Okoli, a po drugiej stronie stoi Chisora. Okoli jest konkurentorski, asekuracyjny, tak jak powiedziałem, wzorem Władimira Kliczki, dopóki może to trzyma, zamęcza, jak tamten nie umrze ze zmęczenia, to może wyprowadzić cios, który skończy walkę, a Chisora od początku do końca bije się, a w momentach, kiedy jest najbardziej zagrożony, tak jak ostatnio było z Parkerem, daje najbardziej widowiskowe minuty, na które wszyscy czekają. Czyli Okoli musiałby to nadrobić charyzmą, ale nie ma osobowości. Także to może długo potrwać, to będzie ciekawy proces. My przypominamy jeszcze o akcji naszych partnerów XCOMu. Na stronie XCOMu czeka w niższej cenie zwycięski laptop Dell Alienware z ostatniego głosowania. W przyszłym tygodniu zostanie ogłoszony zwycięzca kolejnego pojedynku. Link do strony w opisie transmisji. Zachęcamy do głosowania i do zakupów oczywiście. Słuchajcie, na sam koniec krótko o tym, co w ten weekend, bo nie ma tego dużo niestety. Dlatego nie ma też grafiki z
naszymi pięściarskimi transmisjami, bo zobaczymy tylko jedną galę. To będzie gala zresztą organizowana przez Top Rank. Zobaczymy tam w walce wieczoru Izaka Dogboe w eliminatorze kategorii piórkowej. Jakieś oczekiwania co do tego wydarzenia, które siłą rzeczy skradnie naszą uwagę chyba w ten weekend, ale to świadczy tylko o tym, że po prostu tak się nic nie dzieje. O to właśnie plakat zapowiadający ten pojedynek. Myślę, że to jest dobra walka ogólnie. Powiedzmy, że taka 50 na 50 typowa, chociaż ja mam tutaj zdecydowanego faworyta w postaci Jetta Gonzalesa. Pamiętam, jak komentowaliśmy z panem Januszem chyba Dogbe, który zaskakiwał bijąc Jesse'ego Magdaleno. Później miał fajny okres, natomiast szybko jakby roztrwonił swoją formę sportową z tego, co słyszałem, w londyńskich klubach, bo przeprowadził się do Anglii, tam stacjonował i tamta forma, nie wpływało to na niego najlepiej, jeśli chodzi o higienę życia takiego sportowca. Teraz rezydencja jego, czyli ten miejsce pobytu, to są chyba Stany Zjednoczone i tam się przygotowuje do tych pojedynków. Widziałem w ostatnich, był w niezłej formie, natomiast z Adamem Lopezem, który jest charakterystyką boksu, może nie najlepszy z ostatnich jego przeciwników, ale podobny do Jetta Gonzalesa, tylko słabszy, miał duże problemy. Gonzales ma świetną obronę, dosyć szybkie ręce, potrafi wytwarzać presję bez ciosu, której Dogbe nie lubi. On potrzebuje miejsca, żeby boksować, dlatego tutaj myślę, że on ma najlepsze lata za sobą. Teraz ma niezły okres, ale myślę, że w tym pojedynku jednak Gonzales, który przegrywał z Shakurem Stevensonem, ale on robił wycieczkę do wagi wyżej. No wiadomo, że z Shakurem nie mógł się pokazać. Przegrywał bodajże z jeszcze... Navarrete, tak? Z Navarrete. Tylko nie dał się tak rozbić. Nie dał się rozbić, a Dogbe jednak Navarrete szybko wyjaśnił tego, może nieprzygotowanego w 100% Dogbe, ale jednak. Dlatego tutaj myślę, że Gonzales jest tym faworytem zdecydowanym. Też tak myślę, że Gonzales to taki solidny chłopak o też długiej karierze olimpijskiej. Też walczył z tymi wszystkimi najlepszymi, natomiast ten pojedynek wtedy z Shakurem też miał inne podłoże. Takie rodzinne, bardzo, bardzo, bardzo istotne. Siostra była w tle, prawda? Shakura, tak? Siostra Jetta Gonzalesa była w związku z Shakurem. Tak jest. Zdaje się, że on w międzyczasie już zapłodnił inną dziewczynę. Ale to inna historia, ale faktem jest, że wygrać, walczyć z Shakurem, no to właściwie z góry prawie się stoi na przegranej pozycji, bo to jest człowiek stworzony do wygrywania i ja myślę, jak myśleliśmy też wcześniej o tej kategorii lekki, że będzie osłabiona, bo część pójdzie do kategorii lekki. Do kategorii lekki przejdzie Shakur Stevenson i mocno tą kategorię wzmocni. Także tutaj. No i ta druga walka, Gabriela Floresa, juniora, który ma jedną porażkę na koncie, taką dość nieoczekiwaną, ale walczy z niepokonanym, tak, rywalem. Tak, tylko nie mogę sobie teraz przypomnieć jego nazwiska. Ale no to czy mało znany, tak, przynajmniej tak. W naszych kręgach zawodnik, czyli Gabriel Flores faworytem, chociaż nie do końca, zobaczymy. No ta historia Floresa to w ogóle jest taka, że prawda, matka zastrzelona na urodzinach dzieci, tam trupów było chyba ze 4, nikogo nie znaleziono. Tych mama na Magdaleno, stara historia opisywana, ale to też pokazuje w ogóle ten, każda z tych historiek amerykańskich, tych bokserów szczególnie z południa, prawda, latnowskiego pochodzenia, meksykańskiego najczęściej, to są takie właśnie historie. Każda w sobie ma jakiś klimat. Ojciec trener, w tym wszystkim towarzyszący bardzo długo i czasami do końca kariera często się gdzieś to wszystko przerywa i ten. Niekiedy chłopcy zapowiadają się naprawdę znakomicie, ale później gdzieś tam stają. Myślę, że na jakimś rozstaju dróg bokserskich, myślę, że Flores jest chyba w takiej sytuacji, bo to nie jest chyba chłopak na to, żeby wielkie rzeczy w boksie zawodowym wygrywać, ale może się mylę, zobaczymy. Jest wciąż młody, wciąż bardzo młody, ale warto na pewno ten pojedynek główny, czyli Gonzales z Dogbe i ten, o którym teraz mówimy, obejrzeć, bo tego faktycznie będzie niewiele, trzeba się delektować tym, co jest. Ale to ostatni taki moment na szczęście, bo potem już to wszystko przyspieszy. Chcesz coś, Leszku, jeszcze powiedzieć o tej walce wieczoru, która... Ja bardzo czekam właśnie na ten pojedynek, bo jestem dużym fanem boksu Izaka Dogbe. Chociaż zdaję sobie sprawę, że 24 rundy spędzone z Navarrete, który jest chyba
no, takim moim faworytem do zrobienia tytułów w trzech kategoriach nawet. No, zabrało mu to zdrowie i to już nie jest ten sam zawodnik. Wtedy był w czołówce światowej, teraz jest może w szerokiej czołówce światowej. Zresztą Gonzalez to też nie jest zawodnik top 5. On już się odbił od dwóch najlepszych pięściarzy, z którymi był w ringu. Wydaje mi się, że Gonzalez to wygra po trudnej walce, ale zadecydują jego warunki i po prostu taka ringowa aktywność. Ta gala w sobotę, na niedzielę, transmisja w Polsacie to jest jedyna pozycja, którą mamy do obejrzenia, jeśli chodzi o boks. Natomiast na szczęście od przyszłego weekendu przyspieszamy coraz mocniej, bo potem będzie gala z Adamem Kownackim. No a w sierpień, no to już wiadomo, nie trzeba mówić. Wielki rewanż Joshua Usyk, jeszcze kilka ciekawych wydarzeń po drodze. Panowie, bardzo dziękuję za dziś. Redaktor Janusz Pindera, dziękuję Maciej bardzo. Miszkin. Dziękuję. Leszek Dudek. Dzięki. Zapraszam na kolejny magazyn w ringu. W przyszłym tygodniu, jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, a taką mamy nadzieję, odwiedzi nas w studiu sędzia Leszek Jankowiak i porozmawiamy sobie wtedy o sędziowaniu, o blaskach i cieniach sędziowania, o tym, jak się punktuje, jak się prowadzi wszystko w ringu. Także mamy nadzieję, że to się uda i oczywiście walka Adama Kownackiego w pakiecie. Do zobaczenia. Nie możesz oglądać kanału sportowego na YouTubie? Nasze programy w formie podcastów znajdziesz w Empik Go.